Zmiany w zarządzie jednostki ratownictwa chemicznego Grupy Azoty. Tarnowski radny Prawa i Sprawiedliwości został jej nowym wiceprezesem. Jednocześnie z zarządu usunięta została Agata Goszkowska-Rams. Przypomnijmy, że Jacek Łapno był wiceprezydentem Tarnowa w latach 1998-2002. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Także od 1998 roku do dziś zasiada w gronie radnych Rady Miejskiej w Tarnowie. Prezesem jednostki ratownictwa chemicznego nadal będzie Leszek Gniadek.